Siostry i bracia, bardzo serdecznie witam na naszym spotkaniu modlitewnym. Pozwólcie, że dzisiaj podejmę temat, który jest związany z Bożym Narodzeniem, z największą tajemnicą, jaką jest wcielenie Boga. Święty Paweł w liście do Efezjan pisał tak: przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. We wcieleniu Jezusa, w Bożym Narodzeniu, objawiła się największa tajemnica. To znaczy Bóg, który był niepoznawalny, niewidzialny, niedostępny, stał się jednym z nas. Tak jak to pisał w swoim prologu w Ewangelii święty Jan. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, ale to Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. I Jan dodaje: Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Całym swoim życiem, tym wszystkim, co Jezus robił, mówił, jak wyglądał, jak się zachowywał, pouczył nas o Bogu, bo sam był i jest Bogiem. Jedna z osób boskich przyjęła ludzki język, przyjęła wszystkie ludzkie warunki życia, po to, żeby nam dać objawienie o sobie. To tak jak można by porównać, kiedyś ktoś się zastanawiał, załóżmy, że odkryto jakąś inną cywilizację, gdzieś tam w kosmosie. I teraz ma dojść do spotkania się tych dwóch cywilizacji, ziemskiej i tej jakiejś niewiadomej. My nie wiemy, jacy to są, jakie to są w ogóle istoty, jak one wyglądają. Czy są podobne do ludzi, czy nie, jakiego są wzrostu, nic nie wiemy. Jak się zachowują, jaką mają moralność, jakie mają myślenie. I zanim dojdzie do tego spotkania, trzeba im coś wysłać, jakąś informację. I teraz ktoś właśnie pisał taki bardzo ciekawy artykuł, co my byśmy mogli napisać, przekazać tamtej cywilizacji jako najpiękniejszego. No, oni nie zrozumieją naszego języka. Nie możemy im wysłać żadnej książki. Nie możemy im wysłać fotografii, bo ona nic nie mówi. I tenże właśnie autor tego artykułu mówi: najlepszym przesłaniem, które byśmy mogli przesłać, wysłać tym innym istotom, to jest muzyka Jana Sebastiana Bacha. Na przykład Pasja według świętego Jana. Jeżeli oni usłyszą tę harmonię, to oni zrozumieją, że ludzie, którzy żyją, te istoty, które żyją na ziemi, one są dobre. One mogą być harmonijne. One mają głębie. Oni nic nie zrozumieją z tego tekstu, ale to jest najlepsze przesłanie dla innych cywilizacji. I aplikując tę analogię do Jezusa Chrystusa, Bóg musiał przemówić do nas zrozumiałym językiem. W jaki sposób nam mógł o sobie opowiedzieć, skoro Jego język jest niezrozumiały dla nas? Jakiego języka używa Bóg? Czy w ogóle używa jakiegoś języka? Jak on wygląda? Tego nie wiemy. Ale wysłał coś o wiele bardziej cenniejszego,
niż muzyka Jana Sebastiana Bacha, wysłał swojego Syna. A zatem Jezus Chrystus jest językiem Boga, Boga Ojca, jest językiem całej Trójcy Świętej. To, co dla nas było niedostępne, co było na początku u Boga, Bogiem było to Słowo, pisane przez duże S, ono stało się ciałem i zamieszkało między nami. I widzieliśmy Jego chwałę. I Newman zachwyca się nad tą tajemnicą, ponieważ chrześcijaństwo, jak żadna inna religia, nie pokazuje tak wielkiej bliskości między Bogiem a człowiekiem. Nie pokazuje tak wielkiej życzliwości, bo, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Newman zachwyca się nad tą tajemnicą tego połączenia dwóch światów, które do tej pory były w zupełnej jakby separacji. W jednym z kazań mówi tak. Duch Święty przyszedł, by Chrystus mógł do nas przyjść w swoim przyjściu. Duch Święty nie zajmuje miejsca Chrystusa w duszy, lecz zapewnia Mu to miejsce i przygotowuje je przygotowuje. Chrystus jest równocześnie obecny i nieobecny. Nieobecny, gdyż opuścił ziemię. Obecny, gdyż nie opuścił duszy Mu oddanej. Sam powiedział, świat mnie już nie widzi, lecz Wy mnie ujrzycie. A zatem Chrystus równocześnie odszedł, równocześnie jest u Ojca, ale w tym samym czasie jest także z nami. Bo w Bogu nie ma sprzeczności. Bóg może być w człowieku, może być na ziemi, a równocześnie być u siebie, w niebie. I jedno i drugie powiedzenie jest prawdą. Przecież Jezus powiedział, odchodzę, już mniej więcej nie użycie. A z drugiej strony powiedział, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I jedno jest prawdą, i drugie jest prawdą. I Boże Narodzenie to jest właśnie to nawiązanie kontaktu między człowiekiem a Bogiem. Dlatego to jest tak kluczowe, bo dzięki temu my możemy się modlić. Skoro Jezus stał się jednym z nas, skoro dzisiaj On nie opuścił duszy Mu oddanej, to znaczy, że możemy z Nim przebywać, bo On w nas jest. Przed przyjściem Chrystusa w Starym Testamencie cały czas czuć tą wielką odległość Boga, tą inność. I tak było tak w czasach Newmana. W XIX wieku, powiedzmy tak wprost, szczerze, i nieraz jest w XX i XXI wieku, my wolimy być w Starym Testamencie, żeby ten Bóg był tak bardzo odległy. I ten Bóg jest gdzieś tam jako Stworzyciel, Pan, a przede wszystkim taki sędzia, który kiedyś to wszystko osądzi, daleki. Jezus poniósł śmierć, żeby wybawić nas od tego gniewu Bożego. I takiego starotestamentalnego Boga ciągle kultywujemy. Jeden z francuskich teologów, Dirwell, pisał tak. Oto baranek Boży. Jezus jest barankiem paschalnym, prawdziwym, niebieskim barankiem Boga. Każdego roku w święto Jom Kippur, czyli oczyszczenia, arcykapłan przyprowadzał kozła, wkładał nań ręce, przekazując mu grzechy Izraela, a następnie wypędzał daleko na pustynię. Wielu teologów wpisuje swoje rozważania w ramy takiego rytualnego myślenia. Jezus dzieli los kozła ofiarnego. On musiał być tak zamęczony, żeby uspokoić gniew Ojca. Ale to wszystko jest obraz niepełny. Obraz starotestamentalny. Jezus nie jest kozłem ofiarnym, tylko jest barankiem Bożym. Ale ponieważ my nie wiadomo dlaczego mamy trudność w przyjęciu tej bliskości Boga, ciągle lubimy, żeby On był taki odległy. Żeby ten Najświętszy Sakrament był jak najdalej, jak najbardziej wyniesiony, zamknięty w tabernakulum,
żeby był odległy, żeby go jeszcze bardziej uczcić, a tymczasem czy to nie służy temu, żebyśmy byli uspokojeni, że on na nas nie patrzy, że jest daleko, zamknięty. I taka duchowość była też w czasach XIX wieku, kiedy żył Newman. I nie tylko Newman, powiedzmy tutaj od razu wprost, w tym samym czasie żyła Teresa de Lisieux. Ona żyła dokładnie w tym samym czasie, tylko o wiele krócej. I Dirwell pisze coś takiego. Wśród XIX-wiecznych karmelitanek francuskich istniał heroiczny zwyczaj ofiarowania się boskiej sprawiedliwości, bardzo źle rozumiany, by ugasić karzący gniew Boga, wiszący jak miecz Damoklesa nad grzesznikami. Czasem człowiek się zastanawia, czy tak nie jest i do dzisiaj. Czy tak nie pojmujemy na przykład odkupienia. Już samo słowo odkupienie niesie w sobie jakieś kupowanie. Trzeba odkupić. Tymczasem Jezus nie jest kimś, kto przeprowadza handel wymienny z Ojcem, tylko jest barankiem Bożym. I Teresa z Lisieux zrywa z tym nurtem. Dirwell pisze dalej tak. Teresa ma odwagę zerwać z tym nurtem. Kobieta teolog, opierająca się bardziej na intuicji wiary niż na misteryjnych konstrukcjach rozumowych, nawet nie podejmuje dyskusji z teologią wynagradzania. Czuje, że prawda jest inna. Swoim życiem wypracowuje teologię łączności duchowej, wedle której dusza daje się Ojcu miłości miłosiernej za zbawienie świata. Przyjmuje swoje liczne słabości, a z nimi uświęcającą moc Bożą. Nie obarcza się występkami grzeszników, lecz tworzy z nimi niewidzialną nić duchowego pokrewieństwa. Siada za stołem. Być z, modlić się, cierpieć w sercu świata, który kocha, znaczy dla niej więcej niż wynagradzać. Nie umiera w osamotnieniu i trwodze, jakby tego wymagała teologia zadośćuczynienia, lecz odchodzi z szeptem na ustach: mój Boże, kocham Cię. I pozwólcie, że podzielę się z Wami taką uwagę. Czytając teksty i Teresy, i Newmana, można zauważyć ich zbieżność. Oni to samo czuli. Tamten siedział na wyspie angielskiej, a ta siedziała w klasztorze normandzkim. I wbrew tym nurtom, które wokół nich krążyły, w kościele anglikańskim było to samo. Wbrew tym nurtom oni czuli inaczej. I oni dwoje, i Teresa de Lisieux, i kardynał John Henry Newman, są nazywani prekursorami drugiego Soboru Watykańskiego. Czy to nie jest wymowne? Newman zwraca uwagę na obecność Królestwa Bożego w życiu człowieka. Zwraca uwagę na to, co powiedział Jezus. Królestwo Boże jest pośród was. To znaczy, że Jezus jest obecny w życiu człowieka tu i teraz. I mówi w jednym ze swoich kazań. Nie traćmy nigdy z oczu tej wielkiej i prostej prawdy, którą proponuje nam całe Pismo Święte. To, co zrealizowało się w życiu Chrystusa 1800 lat temu, realizuje się w każdym z nas i aż do końca świata. Chrystus w każdym z nas odnawia to, co wypełnił w swoim własnym ciele. Kształtuje się w nas, rodzi się w nas, umiera i zmartwychwstaje w nas, żyje w nas. 1800 lat, wiadomo, bo to on trochę wcześniej żył niż my, ale on rozumiał jedną rzecz, że Chrystus to nie jest historia. To nie jest ktoś, kogo można zamknąć, nawet w bardzo pięknie zrobionym tabernakulum, tylko to jest ktoś, kto żyje w nas. Królestwo Boże pośród was jest. I Newman zwracał uwagę na takie dwie szczególne drogi, uprzywilejowane drogi zjednoczenia z Jezusem. Po pierwsze są to sakramenty, a po drugie jest to modlitwa.
Weźmy jeszcze na chwilę te dwie drogi. Najpierw sakramenty. Ktoś by pomyślał, no cóż wielkiego, sakramenty, no wiadomo. Co to jest w ogóle sakrament? Sakrament pochodzi od łacińskiego słowa sacramentum, co oznacza tajemnica. Tajemnica. Ale też oznacza jakiś znak. To znaczy jest jakaś tajemnica ukryta pod jakimś znakiem. Powiedzmy, tak jak w muzyce, są nuty. To są znaki. I one same z siebie nic nie mówią, ale one kryją w sobie tajemnicę, piękno muzyki. I sakrament to jest znak tajemnicy. Widzialny znak niewidzialnej obecności, niewidzialnego działania Boga. To jest właściwe rozumienie sakramentu. I u Anglikanów sakramenty były, ale były bardzo słabo rozwijane. Zwłaszcza Eucharystia, sakrament pokuty tak samo. Proszę sobie wyobrazić, że w XIX wieku u Anglikanów przed ruchem oksfordzkim, którego jeden z głównych pionierów był Newman, wyrzucono ołtarze z kościoła. Nie było mszy świętej. Było tylko takie kazanie i śpiewanie psalmów. I kazanie proboszcza, który mówił coś o Ewangelii. Ewangelię czytano, tak, bo Anglikanie i protestanci mieli wielką estymę dla Pisma Świętego i komentowano, ale nie było Eucharystii. I Newman walczył o to, żeby przywrócić Eucharystię w swoim kościele St. Mary w Oksfordzie, gdzie był proboszczem i wywalczył to. Jako młody ksiądz anglikański miał 30 lat zaledwie, jak to wywalczył, ale ruch, opór w parafii był tak wielki, że jemu pozwolono tylko o 7 rano, raz w tygodniu, w niedzielę sprawować Eucharystię. Ci, którzy chcieli, mogli przyjść. Ale już później, w ciągu innych nabożeń niedzielnych, nie, już nie było Eucharystii. Rok później Newman przywrócił w swoim kościele sakrament pokuty. I przywrócił spowiedź indywidualną, no bo to jest logiczna konsekwencja. Skoro jest komunia święta, skoro ludzie przyjmują ciało Chrystusa, to logiczną rzeczą jest, że powinna być również spowiedź. I Newman jako pierwszy ksiądz anglikański to przywrócił. Zanim przeszedł w ogóle na katolicyzm, zanim w ogóle zaczął myśleć o katolicyzmie. Bo sakramenty to jest żywy Chrystus. I skoro on tak walczył o to, to my się zastanówmy, czy dla nas, dla mnie, dla ciebie sakrament jest rzeczywiście żywym Chrystusem. Tu i teraz rodzi się we mnie Jezus. No to chodźmy na przykład na mszę świętą katolicką w najbliższą niedzielę i zobaczmy, jak katolicy żyją tą prawdą. Można się załamać. Jest, owszem, jest jakaś grupa, którzy przyjdą, ale dalej trzeba by pytać wśród tej grupy, którzy przyjmują tą Eucharystię, kto traktuje to jako swoje, jako Boże Narodzenie w nim. Że tak jak w Marii kiedyś począł się i z niej się narodził Jezus, Syn Boży, to się dzieje dokładnie tak samo w każdej Eucharystii, w każdym człowieku, bo Jezus to nie jest historia. Kto z takim nastawieniem idzie do Eucharystii? Bo jeżeli byśmy tak szli, to by całe nasze życie się zmieniło. Przecież po Eucharystii, jeżeli przyjmujesz Najświętszy Sakrament, to ty stajesz się tym samym, kim była Najświętsza Maria Panna. Bo w niej też, tak samo jak w tobie, był i jest obecny Bóg. I to była pierwsza uprzywilejowana droga dla Newmana.
A drugą to była modlitwa. Newman wychodził z takiego założenia, skoro Bóg jest tak blisko, skoro On się nam dał w Eucharystii, w sakramentach w ogóle, to człowiek nie może tylko poprzestać na przyjmowaniu, ale musi ciągle z Nim być w kontakcie, ciągle być dla Jezusa, który we mnie mieszka. To jest konsekwentne. Dlatego w jednym z kazań mówił tak. Utraciliśmy świadomość rzeczywistej, namacalnej obecności Jego osoby. Choć nie możemy Go już widzieć, rozmawiać z Nim, iść za Nim z miejsca na miejsce, tak jak apostołowie, to jednak możemy radować się posiadaniem Go w sposób duchowy, niematerialny, wewnętrzny, umysłowy, a zarazem rzeczywisty. I to jeszcze nawet bardziej niż w dniach, kiedy przebywał On z apostołami w ludzkim ciele, gdyż On również jest duchowy, On również jest niewidzialny. Czyli Newman mówi, że nawet jeszcze bardziej niż kiedyś z apostołami Jezus przebywał, to my tak samo możemy z Nim przebywać w sposób wewnętrzny, duchowy, umysłowy, a zarazem rzeczywisty. Bo przecież On jest także duchowy, On jest niewidzialny. Modlitwa jest prostą konsekwencją przebywania z Jezusem. Jezus jest tak samo rzeczywisty dla Newmana, jak wtedy, gdy żył na ziemi z apostołami. Można by się zapytać, skąd się bierze sekret ludzi świętych przez 21 wieków? To są wszystko ludzie, którzy uwierzyli w to, że Jezus to nie jest historia, tylko że Jezus to jest ktoś żywy, obecny w ich życiu. I wtedy wszystko im się wywróciło. Nie było chwili do stracenia, z pasją podejmowali każdy dzień, rozpoznawali, co mają zrobić, żyją w takim, a nie innym środowisku, otoczeniu, w świecie i w tym świecie mają żyć w zjednoczeniu z Jezusem, nieść Go innym. I to jest wspólny mianownik wszystkich. Przecież to jest tak oczywiste. Newman dalej mówi, taki jest nasz Pan, zmartwychwstały, w sobie samym i dla nas. Napełnia nas w sposób niepojęty, dla nas. Napełnia nas swoją naturą nieśmiertelną, aż staniemy się tacy jak On. Dlatego Newman zaprasza nas do modlitwy. Nie do modlitwy w stylu, prawda, daj mi to czy tamto, jakiś handel z Bogiem, bo to czasem nawet trudno nazwać modlitwą, tylko modlitwy, która polega na odkrywaniu obecności Jezusa w człowieku, przebywaniu z Nim, oddaniu się Mu całkowicie. Newman był człowiekiem modlitwy. Tak jak każdy wielki teolog w historii Kościoła, to był człowiek wielkiej modlitwy. Można by tu przytaczać różne nazwiska. Tak samo i Newman. Zaprasza nas teraz także do tej modlitwy, abyśmy przez te pół godziny byli z Jezusem. I na koniec zacytujmy jeszcze Jego słowa, przez które wejdziemy w tą ciszę, by rzeczywiście teraz być na modlitwie. Zaprasza nas do modlitwy, byśmy mogli poznawać coraz bardziej, kim naprawdę jesteśmy. Byśmy mogli przyoblec się w Chrystusa, by łaska wzrastała w nas, jak i poznanie naszego Pana.